Nie jest spotyczny, ale, oczywiście jednym z bardzo istotnych elementów każdego życia każdego z nas jest stres. No, każdy w różny sposób rozładowuje stres. W końcu spożycie słodyczy to jest sposób na odstresowanie, ale też kwestia właściwego odżywiania również w sensie pory tego odżywiania, tak żeby nie przyjść do domu i na koniec dnia zjeść całą lodówkę. To jest ważny aspekt również, no bo też żywność ma charakter nie tylko odżywiania, ale również przełamania stresu. Tak wracam z pracy, no to wszystko mi się zwaliło na głowę i trzeba ten stres rozładować w inny sposób, no właśnie między innymi przez ruch fizyczny, czy na przykład tak jak ja to stosuję, przez picie wody. No właśnie, za mało Polacy pijemy wodę, powinniśmy więcej. 1,5 litra, nawet 2 litry osoby zdrowe mogą spokojnie wypić. Chciałabym jeszcze zapytać o taką rzecz, ponieważ naszła mnie taka refleksja podczas naszej rozmowy. Mówimy tutaj o tym, że kampania skierowana jest do ludzi młodych. Z doświadczenia swojego wiem, że informacje, które przekazuje się dzieciom w szkole dotyczące właśnie profilaktyki zdrowotnej, tego jaki tryb życia powinno się prowadzić, żeby nie chorować, no są szczerze mówiąc szczątkowe. Czy nie powinniśmy może pomyśleć jakoś systemowo na temat tego, żeby program szkolny był jednak w tym zakresie nieco poszerzony? To też stanowiłoby moim zdaniem taki mocny element tej kampanii profilaktycznej. Jak to jest? Czy ta kampania też dociera bezpośrednio do szkół? No nie ma kanału dotarcia przez mury szkolne. Natomiast jak ja widzę, co młodzi ludzie wyprawiają z telefonami komórkowymi i że tam ciągle oglądają te vlogi YouTube'owe, to właśnie dlatego ten kanał został wybrany, tak? To w końcu ci YouTuberzy przez nagranie czy przez skierowanie na stronę no mają w ten sposób trafić, mają też używać języka charakterystycznego dla odbiorcy, żeby go zaciekawić, żeby zwrócić jego uwagę. Natomiast kwestia dojścia do samej ławki szkolnej, no to jest bardziej złożone zagadnienie. Planowaliśmy w ramach środków norweskich przygotować taki program i nawet w znacznej mierze sfinansować. Zobaczymy, co z tego jeszcze. No cóż, nie oszukujmy się. Kiedy człowiek jest młody i nigdy wcześniej nie chorował, nie ma tej świadomości, że jego zdrowie właśnie niestety będzie się z wiekiem pogarszać. Dziękuję serdecznie za rozmowę naszym dzisiejszym gościom. Byli nimi pan Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Miło było gościć u państwa w domach. Oraz pan doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, członek Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dziękujemy panie bardzo doktorze. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Ja zapraszam jeszcze na kolejny program Na Zdrowie w przyszłą sobotę po godzinie 16:30, oczywiście w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia, Elwira Kaganowicz. Palisz papierosy. Sportu nie uprawiasz. Siedzisz na krześle od rana do wieczora. Żebyś to jako w życiu nie złapał zadyszki. Wiesz, ile osób co roku umiera na raka płuc? Bardzo dużo, człowieku. Profilaktyka. Znasz to słowo? Lepiej weź się za siebie. O lepiej być zdrowym i mieć końskie zdrowie, jak ja. Profilaktyka. Człowieku. Reklama. Weekendy są super! A zwłaszcza w Tesco. Złap weekendowe super oferty. Już teraz sięgnij po litrowy olej wielkopolski. Dobrze, proszę państwa, olej to wiesz, jest w Piśmie Świętym, trzeba czytać Pismo Święte, trzeba być mądrym, trzeba być inteligentnym, a nie ciemnotą, ślepotą i głupotą. Tutaj na SMS-ie opisuję, proszę państwa, sytuację, jak mnie polubiła pani kierowniczka z lingwisty na filtrowej 75. Ona mówiła, proszę bardzo, wejść do klasy i posiedzieć na lekcjach. Czy mi odpowiada nauczycielka, czy mi nauczyciel odpowiada, czy mi dydaktyka, psychologia i podejście do uczniów podoba się, a odpowiada. No przyznam się szczerze, że jak była pani Habik, że super pięknie mówiła po angielsku, ja potrafiłam zadzwonić do sekretariatu, że ona się spóźnia ze 15, ze 20 minut. To kursy były bardzo drogie,
bardzo drogie i ona może dlatego, bo tak analizuje te czasy, może dlatego mówi pani Eleonoro, jak pani chce, proszę bardzo, bo ja chcę się zapisać na ten kurs, na tamten kurs, ponieważ kursy były drogie, no to proszę wejść, czy mi nauczycielka odpowiada, czy mi nauczyciel odpowiada. No i właśnie tak było, proszę państwa, że ja miałam chody, a u pani germanistki Sikorskiej śpiewałam po angielsku, grając na gitarze Boba Dylana. The answer, my friend, is blowing with the wind. The answer is blowing with the wind. Także proszę państwa, coś niesamowitego. Jakieś dzwonią do mnie tu SMS-y, mam gdzieś. Takie to ja nie chcę. Takie to ja nie chcę. Dzisiaj dziady mówią, że dziadka. Właśnie w Polsce nie ma dziadków. Ja dlatego nie lubię takiego dziadowania, że dziadka. Tu nie ma dziadka. Jakiego dziadka? Bo ja piszę SMS 533 463, wysyłam. Proszę państwa, tu w Polsce ludzie na raka umierają. Z każdego innego powodu. Szybko odchodzą, szybko umierają. No. Tak, że dobrze jest być kobietą w Polsce. To dzieciństwa, czyli Białystok. Lidia Marcinkowska, Bartkowiak, dyrektor zarządzający w swojej agencji Public Relations, współtwórczyni tego środowiska w Polsce, wykładowca London School of Public Relations i trener biznesu. Kobiety sukcesu, niedziela, 13:15. Zapraszam. Maja Kluczyńska. Autopromocja. To Polskie Radio 24, zbliża się 17:00. Czas na informacje dnia. W Katowicach uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni Wujek. Nowe składy zarządów partii wybrały dziś Nowoczesna i Platforma Obywatelska. 3 tony darów dla byłych żołnierzy Armii Krajowej. Świąteczną zbiórkę przeprowadzono w ramach akcji Paczka dla Bohatera. Maja Borkowska, zapraszam. W Katowicach trwają uroczystości pamięci ofiar pacyfikacji kopalni Wujek. W obchodach bierze udział m.in. wicepremier Beata Szydło. 16 grudnia 1981 roku od strzałów specjalnego plutonu ZOMO zginęło 9 górników, a 23 odniosło rany. To była najbardziej krwawa pacyfikacja stanu wojennego. Tragedia w KWK Wujek w Katowicach pozostaje do dziś symbolem złamania siłą przez totalitarną władzę polskich aspiracji do wolności i nierozliczenia sprawców stanu wojennego w wolnej Polsce. Strzelano tak, aby zabić, mówił Radiu Kraków Krzysztof Pluszczyk, były górnik, uczestnik strajku, obecnie szef Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek, poległych 16 grudnia 1981 roku. 19 metrów. To jest najbliższa odległość, z jakiej zginął górnik. Czyli nie było bezpośredniego zagrożenia życia dla tych milicjantów. A Zbigniew Wilk dostaje 3 kule w plecy, czyli że ucieka. Smutne jest to, że potem jest pogrzeb Jaruzelskiego w Warszawie. Jest
pochowany na najważniejszym cmentarzu w Polsce z honorami wojskowymi. Człowiek odpowiedzialny za śmierć ludzi na wybrzeżu lat 70. Człowiek odpowiedzialny za stan wojenny, za wszystkie ofiary stanu wojennego. Dziś pytamy, no to kogo tam pochowaliśmy? Bohatera Jaruzelskiego czy bandyty? Postępowanie sądowe w sprawie masakry w kopalni Wujek trwało 28 lat. W 2009 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach skazujące byłych funkcjonariuszy ZOMO. Żaden z nich nie odbywa już kary. W Gdyni pochowani zostali komandorzy zamordowani przez komunistów. W uroczystości wzięły udział rodziny oficerów, prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu i wojska. Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz Zbigniewa Przybyszewskiego na karę śmierci skazał Najwyższy Sąd Wojskowy 21 lipca 1952 roku na podstawie sfingowanych zarzutów. Oskarżono ich o spisek w Wojsku Polskim. Wyroki wykonano 12 i 16 grudnia 1952 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a ich ciała pogrzebano w bezimiennych mogiłach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w intencji oficerów, po której trumny z ich szczątkami w asyście wojskowej zostały przewiezione na lawetach armatnich na cmentarz. Tam prezydent Andrzej Duda przypominał: po ponad 6 dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pogrzeb. Możemy pożegnać ich dzisiaj z honorami, należnymi im jako bohaterom Rzeczypospolitej. A bratanek awansowanego pośmiertnie na stopień kontradmirała Jerzego Staniewicza, Maciej Staniewicz, mówił: patrzę na to jak pewnego rodzaju oddanie hołdu tym ludziom, którzy zostali zamordowani w tył głowy, jak w Katyniu, pogrzebani pod chodnikiem, cementem zalani. Hołd oficerom oddali też mieszkańcy Gdyni. Za ich zasługi dla obrony wybrzeża, chwała bohaterom. Jest to sprawiedliwość po latach. Osoby, których pozbawiano dobrego imienia, honoru, w tej chwili jest to przywracane. Szczątki oficerów z honorami wojskowymi złożono w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. Z Gdyni Witold Banach, Polskie Radio. Kamila Gasiuk-Pichowicz i Ryszard Petru dołączają do zarządu Nowoczesnej. Jego członków wybrała dziś Rada Krajowa Partii. Nowy zarząd będzie liczył 15 członków. Decyzja zapadła za zamkniętymi drzwiami. Wyniki głosowania przedstawiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Do zarządu wszedł Ryszard Petru i Kamila Gasiuk-Pichowicz jako kandydat na sekretarza, Adam Szłapka, Mirek Pampu, który dotychczas pełnił funkcję skarbnika i zapewne będzie w dalszym ciągu pełnił, pani Barbara Dolniak, marszałek Sejmu, Ewa Lider reprezentująca Gdańsk, Katarzyna Kalinowska, Witek Zębaczyński, Mateusz Sabat, Jacek Bury, Tadeusz Garabarek, Jerzy Mejsztowicz, Joanna Szojring-Wielgus, Monika Rosa. Nowy skład zarządu partii wybrała dziś także Platforma Obywatelska, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także posłowie Monika Wielichowska, Agnieszka Pomaska, Izabela Leszczyna, Bartosz Arłukowicz i Arkadiusz Myrcha. To nowi członkowie zarządu PO wybrani do Rady Krajowej tej partii. Kandydatów rekomendował lider ugrupowania Grzegorz Schetyna. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc nie jest już wiceprzewodniczącą. Dziś odbyła się także Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Głównym tematem było przygotowanie strategii ugrupowania do kampanii w przyszłorocznych wyborach samorządowych. PSL jest przygotowany do przyszłorocznych wyborów samorządowych, mamy przygotowany program i najlepszych kandydatów, zapewniał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że PSL chce budować silną i przyjacielską Polskę. 3 tony darów trafiły w regionie radomskim do byłych żołnierzy Armii Krajowej. Świąteczną zbiórkę przeprowadzono w ramach akcji Paczka dla Bohatera. W pomoc kombatantom zaangażowała się szkolna młodzież. Włączyły się w nią także służby mundurowe. To było prawdziwe, pospolite ruszenie, a efekt przerósł oczekiwania organizatorów. Zdaniem Beaty Jasek, dyrektora jednej z 17 szkół, które wzięły udział w akcji, młodzi ludzie wykazali się empatią, dojrzałością i poczuciem odpowiedzialności. Wielkie serca, ogrom ludzi zaangażowanych. Kiedy rozpoczynaliśmy akcję Paczka dla Bohatera, zebraliśmy około 700 kg, a w tej chwili jest to już 3 tony. Mundur zobowiązuje, tłumaczy Krzysztof Jabłonka z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Jesteśmy spadkobiercami. Wielu z tych osób, do których pojedziemy, uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, uczestniczyły w działaniach jako partyzanci Armii Krajowej. Także my jako mundurowi utożsamiamy się z mundurem. W tym roku po raz pierwszy przedświąteczna pomoc trafi też do bohaterów Radomskiego Czerwca 76. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I jeszcze prognoza pogody. Przed nami pochmurna noc, okresami słabe opady śniegu. Termometry pokażą od minus 3 do 0 stopni. W rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do minus 6. Wyższa temperatura na wybrzeżu, lokalnie około 1 stopnia. W strefie nadmorskiej okresami dość silny i porywisty wiatr.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 17.07. Już za chwilę, za kilka minut zaprosimy Państwa na ideologikę. Dzisiaj mowa będzie o prawach kobiet w różnych kręgach cywilizacyjnych i religijnych, ale wcześniej o przygotowaniach do świąt. Misyjni kolędnicy to już coroczna inicjatywa papieskiego dzieła misyjnego w Polsce. Dzieci wyruszą kolędować po domach, aby w taki sposób zebrać pieniądze dla swoich potrzebujących rówieśników. W tym roku cała suma zostanie przekazana na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie. Szczegóły poznał reporter Polskiego Radia 24 Marcin Chmielnicki. Aby stać się misjonarzem, nie potrzeba wyjeżdżać. Każdy może nim zostać od najmłodszych lat, mówi sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, ksiądz Maciej Będziński. Gdybyśmy nie mówili o tym, że to są misjonarze, trudno by to nazwać też ich kolędowaniem misyjnym. Oni są posłani przez swoich proboszczów, oni mają taki sam mandat, może ten mandat w takim wymiarze dziecięcym, ale oni idą i po pierwsze głoszą Ewangelię, pukają do drzwi i obwieszczają dobrą nowinę. Jezus Chrystus przyszedł na świat. Oczywiście jest to radosne, ma uwrażliwiać na problemy Kościoła misyjnego i misjonarskiego, ale też kultywować tradycję, to do czego jesteśmy bardzo mocno przywiązani. To jest ewangelizacja. Przede wszystkim ewangelizacja małego serca kolędnika, ewangelizacja rodziców, ewangelizacja mojej parafii. Dają świadectwo. Musi to być uczynione z wielką radością, bo tam, gdzie są dzieci, jest radość. Musi być to w jedności. Dlatego te grupy kolędnicze to nie jest jedna osoba, tylko to ma być grupa, to ma być wspólnota. No i do tego jeszcze pomagamy. Bardzo wyraźnie, bardzo namacalnie pomagamy misjom i misjonarzom. Taki sposób kolędowania, w którym dzieci pomagają dzieciom, to już coroczna tradycja w polskich diecezjach, mówi sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński. To posługiwanie w domach rodziny, do których będą kolędnicy trafiać, jest tą zachętą do wszystkich, aby włączyli się w to wielkie dzieło misyjne, bo być misjonarzem to niekoniecznie być na misjach, ale właśnie mieć to serce misyjne otwarte, głoszenie dobrej nowiny tym, którzy jej nie usłyszeli jeszcze albo zapomnieli o Chrystusie, odeszli od Niego. Przygotowania rozpoczęły się już dawno, ale chętni mogą jeszcze dołączyć do kolędników. Są jednak pewne warunki, pragnienie pomocy innym i oczywiście strój, mówi katechetka z Nawojowej koło Nowego Sącza Bożena Lelito. Akurat tutaj jest grupa, gdzie chodzą już po 5-6-7 lat, ale co roku mamy ileś osób, które po raz pierwszy kolędują. Król się czymś wyróżnia. Na przykład w tym roku jest owieczka, prawda? Ta owieczka, która była kiedyś przy żółwku. Ma strój, specjalny dzwoneczek. To nie jest tak jakiś. Jeśli chodzi o stroje, to też trzeba zaznaczyć, że nie szyjemy tych strojów na pokaz. My w nich wędrujemy. Kolędnicy misyjni mają pieczątkę parafii, specjalne skarbonki też z pieczątką parafii. I każdy wie, że przychodzą kolędnicy, wręczają. Co roku mamy inne pamiątki, które wręczamy. Chodzimy 2-3 dni, a nieraz i dłużej. Zdarzyło się kilka razy, że ktoś na przykład dzwonił, a u nas nie byli jeszcze kolędnicy misyjni, więc stworzymy grupę tak na szybko, z kilku grup jedną i idziemy, dalej kolędujemy. Możemy pomagać. No i że możemy też pobyć z przyjaciółmi. Uczę się wierszyków, piosenek. Gloria, my z kolędą, jak my na wesele zaśpiewamy swe sądeckie trele. Od Dunajca i od kamienicy, my sądeccy z wami kolędnicy, pięknie śpiewamy. Gloria, pięknie śpiewamy. Niech będzie na wieki pochwalony Pan Jezus Betlejem narodzony. Spałem jak kamień, gdy anioł Boży niebo rozświetlił jak grom pełen grozy. I już ci myślałem, że rozgniewany, bo ziółko ze mnie jak malowane. A tu niespodzianka, anioł ogłasza, że Bóg tej nocy zesłał nam Mesjasza. I ja, choć pastuszek jestem ubogi, mogę zawitać mesjańskie progi. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większą popularnością, mówi sekretarz krajowy papieskiego dzieła misyjnego dzieci Anna Sobich. Jako ogólnopolska akcja ruszyła w 1993 roku. Podtrzymujemy polskie tradycje w ten sposób, że dzieci kolędują w okresie Bożego Narodzenia. Chociaż często jest tak, że w parafiach czy szkołach ten czas kolędowania jeszcze się przeciąga na tydzień lub dwa. A takim uroczystym zakończeniem, oprócz świętowania 6 stycznia w parafii, jest też diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych, które jest już w kilkunastu diecezjach w Polsce. No i oczywiście taki najbardziej uroczysty, gdzie dzieci jest bardzo dużo, aż nie mieszczą się w największym kościele diecezji, to jest oczywiście w diecezji tarnowskiej. Pieniądze, które uda się zebrać tym razem, trafią do syryjskich dzieci. One w tej chwili najbardziej
potrzebują wsparcia, mówi ksiądz Przemysław Szewczyk ze Stowarzyszenia Dom Wschodni. Sytuacja dzieci w Syrii jest koszmarna. Musimy sobie wyobrazić, że wojna trwa już 6-7 lat, a zatem mamy całe pokolenie dzieciaków w wieku 10-11 lat, które nie zna czasu pokoju. To są często dzieci, które mają naprawdę bardzo bardzo doświadczenia wojenne, zniszczone domy, życie w bardzo trudnych warunkach, ale też taka trauma niestabilnego świata jest bardzo mocna. W Alepo spotkałem ojca Ibrahima, ojca Firasa, którzy już rozpoczynają też takie procesy terapeutyczne dla dzieciaków, żeby jakoś ich przywrócić do w miarę normalnego życia. Jest też taka instytucja jak Szkoła dla Niepełnosprawnych Dzieci, Niedorozwiniętych Umysłowo, którą odwiedzałem teraz, jak byłem miesiąc temu w Alepo. I problem jest taki, że ta szkoła straciła sponsora. Na skutek wojny stracił biznes i musiał wyjechać i tam jest 100 dzieci niedorozwiniętych umysłowo, z autyzmem, z zespołem Downa, które są otoczone bardzo dobrą i rzetelną opieką, natomiast ta szkoła będzie zamknięta i te dzieci wylądują po prostu najprawdopodobniej na ulicy, jeżeli nie znajdą właśnie wsparcia finansowego z zewnątrz, bo Syria sama nie jest w stanie takich projektów realizować. Misyjni kolędnicy wyruszą tradycyjnie dzień po Bożym Narodzeniu i zamierzają kolędować do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli. Rok temu małym misjonarzom udało się zebrać 900 tysięcy złotych dla potrzebujących dzieci z Tajlandii. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Ideologika. To co, może dzisiaj nietypowo? Ojciec Mariusz coś o Iskrze. Da się czy się nie da? Da się, oczywiście. Tak? To jak to szło z tą Iskrą? Wystarczy Iskra, by zapalić wielki płomień. No to niech ten płomień widzi. Płonie ognisko i szum jąknieje, to ja to znam. Ale z harcerstwa. To nie są piosenki na Boże Narodzenie. I tak oto dziś nietypowo ideologikę zaczynamy. Dzień dobry Państwu, pastor Michał Jabłoński. Witam serdecznie. To ten, który ognisko chciał rozniecać. Mohamed Adam Ebd Al, ten muzułmański związek religijny. Ten, który był cicho i wtrącał się. I ojciec Mariusz Bigiel, to ten od tej iskier. Szczęść Boże. Pstryk, pstryk, iskiereczka na Wojtusia Mrugach. Tak, u was coś takiego też było kiedyś, tak? To nie jest tak naprawdę ściśle kościelna pieśń, natomiast w księdze proroka Izajasza jest proroctwo, że się rozejdą jak iskry po ściernisku. I to jest taki obraz rozchodzenia się dobrej nowiny, że nastąpi rozpalenie się właśnie dobrej nowiny i rozpalenie się wiary. A my jesteśmy już na dni i godziny od Bożego Narodzenia. Święta, które jest świętem światła i nie tylko. No co tam? Tak. Świętem Boga. Świętym Boga, świętym człowieka. A nie świętym tego pojednania i tego pojednania między Bogiem i człowiekiem. Oczywiście przecież Maria urodziła Jezusa, kobieta, dziewczyna młoda urodziła Jezusa, no więc też można by powiedzieć troszeczkę o kobiecości. Proszę Ojca, nawet trzeba święta Boża Rodzicielka i pamiętam jeszcze z wykładów z Nowego Testamentu, że święty Łukasz Ewangelista w niezwykły sposób nowietuje kobiety. Te, które były w kręgu właściwie kultury żydowskiej, można powiedzieć na drugim miejscu albo deprecjonowane. Na przykład znana jest taka modlitwa pewnego rabina, który dziękuje Bogu, że nie urodził się gojem, że nie urodził się kobietą i że nie urodził się jeszcze jakimś innym defektem w jego mniemaniu. A zatem jakby jest nobilitacja kobiet w Ewangelii, na przykład kobiety towarzyszą Jezusowi, są pierwszymi świadkami zmartwychwstania. No i tutaj w wyżej wymienionej scenie narodzenia Pana Jezusa to kobieta jest niezastąpiona. Nie było jeszcze wtedy takich tak zwanego zastępczego rodzenia, ani nawet rodzenia. I pojawiają się też w internecie, są takie nagrania imamów, którzy mówią, jak sobie należy kobietę wychować. Ale to było w Ewangelii, kobieta była bardzo, jakbym podniesiony, status został. Natomiast potem historia kościołów pokazuje, że ta kobieta była tą najgorszą. Także Ewangelia swoją, a Kościół swoją. Aczkolwiek jednak kobiety w Kościele uzyskiwały niesamowitą pozycję. Na przykład papież Pius XII, który najwięcej w Kościele uporządkował, miał taką siostrę Paskalinę, która absolutnie pozbawiała chaos. Znana jest taka historia, kiedy pewnego dnia papież Pius XII miał audiencję jakiegoś króla czy ambasadora. Nagle wchodzi siostra Paskalina, mówi: wasza świątobliwość, obiad stygnie. Przepraszam, ale obowiązki wzywają i się wycofał na z góry upatrzone pozycje. Inna na przykład Katarzyna Sieneńska, to była jedna z 25 dzieci, miała taki wpływ,
w tupet czelność, że doradzała papieżom i ci nie śmiali po prostu się jej przeciwstawić, więc jakby kobiety z charakterem w kościele odgrywały bardzo dużą rolę, choćby nawet święta Joanna d'Arc, dziewica orlańska. I tak to wszystko jest na nic. Ona chyba niedobrze skończyła. Ona chyba niedobrze, jak większość kobiet. Nie. Jakoś tak było, że o wiele więcej płonęło czarownic, niż czarowników albo czarodziejów, prawda? Jakoś tak. To już zwątpienie świętego Jana jest, że zaczęli odchodzić, począwszy od najstarszego. I Jezus pyta, niewiasto, nikt cię nie potępił? Nikt. No i to też była pewna asymetria, bo jednak za cudzołóstwo przyłapano kobietę karano, a mężczyznom jak zwykle się upiekło. Jeszcze raz mówię, Chrystus od chrześcijaństwa. Te przykłady pokazują, jaka jest ogromna różnica. Panowie, jaki powinien być stosunek mężczyzn? To jest jeszcze ciekawa rzecz, jeśli chodzi o islam. Bo właśnie mężczyznom uchodziło cudzołóstwo w chrześcijaństwie, natomiast w Koranie jest napisane cudzołóżnika ukarać i cudzołóżnicę. Czyli cudzołóżnik, mężczyzna ponosi większą odpowiedzialność. Trzeba go karać tak samo. No tak, ale jak ma załóżmy 5 żon albo 7 żon, to wtedy jak? Jest założnikiem czy nie? Absolutnie tak. Nie może mieć więcej. Niż ile? W Koranie jest napisane bardzo ciekawie. Możesz mieć 1, 2, 3 albo 4 pod warunkiem, że potrafisz być sprawiedliwy. Sprawiedliwy nie będziesz umiał być. Kropka. I teraz mężczyźni zainterpretowali to po swojemu. Ci, którzy czytają Koran uważnie, interpretuje to inaczej. Kobiety raczej nie mogą interpretować Koranu. Mogą, dlaczego nie mogą? Mogą? Werset mówi, kobieta jest równa mężczyźnie. A kolejny? Nikt nie ma żadnego wersetu, który by umniejszał jej roli. Panowie, to tak, żeby znowu było kulturowo. No to tak, żeby było i kulturowo, i obyczajowo, i tak, żeby było tak, jak było kiedyś. Jaki winien być stosunek mężczyzny do kobiety? Jaki winien tak, być stosunek człowieka do swojej matki? Do bliźniego. Znaczy, dla mnie dokładnie. To... Tak, stosunek do bliźniego, albo podwójne przykazanie miłości. Kochaj Boga, swego serca, duszy i tak dalej, siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Koniec. Proszę ojca. Powinien być, zwłaszcza w Polsce, rycerski i szarmancki. Na przykład mamy taki piękny zwyczaj całowania kobiety w rękę, co jest nietypowe w skali europejskiej. No tak, ale jest już gro kobiet, które te rękę odciągają i mówią, że nie. No bo to jest przywilej, bo nie jest obowiązek. Noszą wręcz rękę i staram się schylić, prawda? Bo ja to nie mogę, bo ja się nie mogę. To może być bardzo dobry przykład z wielkiego takiego człowieka, który szanował kobiety, napiętował kardynała Wyszyńskiego, o którym wiadomo, że miał taki zwyczaj, że gdy na przykład pukał do drzwi jakiejś kobiety, to schylał się, żeby nisko zapukać, żeby wykazać ten szacunek. I wszyscy księży podówczas mocno ćwiczył, że gdy kobieta wchodzi, należy wstać i stanąć prawie że na baczność. I niestety po odejściu kardynała Wyszyńskiego szacunek dla kobiet ździebko się obniżył. Bo sam papież wcale nie jest żadnym najszorowcem Jezusa Chrystusa. Jeszcze będziemy pozwalać w czasie Babilonek, tych świąt, pogańskich świąt brzucha, to wszystko wyjaśniać, że Jezus Chrystus żadnego urzędu nie przekazał, proszę Państwa, Piotrowi. Czy kobieta zawsze Piotr to jest Petros, prawda? Ale na tej Petra, bo to rodzeński, chodziło o zasadę, kobieta jest gorszym rodzajem człowieka, bo nie wiem, jest bardziej zbliżona do płazów i do gadów, bo ma więcej śluzu. Wiadomo, że Piotr jak umarł, to on wcale nie chciał i w grobie leżał bardzo długi okres czasu. A Jezus Chrystus to tylko 3 dni w grobie leżał. Jeszcze przy okazji przypomnę, że biblijny grób ludzkości to jest to biblijne piekło, czyli greckie słowo Hades, a hebrajskie słowo Szeol. Serdecznie zapraszamy do odróżniania, do nauczenia się odróżniać. Nie zaistniał. No w chrześcijaństwie zawsze człowiek miał duszę od samego początku, natomiast ta historyjka o zyskiwaniu duszy później, to związana jest z tak zwaną bioetyką średniowieczną, której nauczanie odpowiadało poziomowi wiedzy biologicznej, ponieważ wtedy było przekonanie, że inaczej rodzi się ciało kobiety w łonie i że jest jakiś to inny proces istotowo, więc na bazie tego fałszu właśnie interpretowano to teologicznie, ale to było wtórne w stosunku do błędów empirycznych, a nie błędów teologicznych. Na
naszym programem zamykamy tak to, pewien rozdział. Że ziemia jest kulą, ktoś twierdził. A nie jest dyskiem usytuowanym na paszczach siedmiu krokodyli? Dokładnie. I za to ludzie szli. Mnie ta filozofia egipska notabene bardzo się podobała. Terry Pratchett też świat dysku wymyślił. A jak się Mohamedowi spodobało? Ja dostaję za wszystko, za to, co Egipcjanie wymyślili, za to, co muzułmanie mają, za to, co Arabowie. No i od tego jestem, trudno. Panowie, zamykamy naszym programem też pewien rozdział, a więc podsumowanie tygodnia. Wiele działo się w Sejmie, wiele działo się przed Sejmem, co niektórzy powiedzą pod Sejmem, ale bądźmy precyzyjni, przed. Tematem naszej rozmowy jest m.in. szacunek do kobiety, a ten temat został wywołany pewnymi wydarzeniami, które rozgrywały się na oczach i społeczeństwa, na oczach też parlamentarzystów, na oczach prawa, bo to jest też istotne. Proszę posłuchać, jak to mniej więcej szło. Jeszcze więcej szacunku mam dla kobiet spod latarni, jak dla ciebie. I co panowie na to? No to jest brak po prostu kultury. I tutaj wygląda na to, czy bez względu na wykształcenie, jakieś tam zaangażowanie polityczne, to jest po prostu brak kultury i bardzo bym chciał, żeby ten człowiek nauczył się zwracać do kobiet w zupełnie inny sposób. Ale ten człowiek mieni się obywatelem RP. Ach, wielu się mieni obywatelem RP. Jest taki jeden obywatel RP, który też mówił, ja nie chcę, też kiedyś powiedział, z pieprza i dziadu. Także to też naprawdę nie, w ogóle nie generalizujmy. Są obywatele, którzy są kulturalni i niekulturalni. I koniec, a to jest niekulturalny obywatel. I już. Nie, to nie, to nie jest wina tego pana. Oczywiście, tak mówi, to jest wina to rodziców jego. Chce się dowartościować. Widocznie słyszał w domu, tak mówi, to właśnie, że mu traktuje matkę inaczej. Że jemu widocznie tego słyszał te brakuje słowa jako dziecko. I on chce się dowartościować, to, że mu czegoś brakuje. On tak mówi, bo to jest jego obrona. On się broni w ten sposób. Nic z tego to nie jest. Psychologia, tony książek na ten temat pisała. On się niczego nie zawstydzony, bo ja rozumiem, wiadome i oczywiste. Można przeklnąć, ale choroba. To było takie pełne, soczyste zdanie. No tak, tylko kiedyś się słyszało osobę wypowiadającą bardzo, głupotę, proszę państwa, będącą głupią i jeszcze w Polsce brnącą, Polacy nie są, można było powiedzieć tak psychologicznie płasko, proszę państwa, powiedział, co wiedział. Pouczeni. W tym wypadku ja tego raczej nie powiem. Znaczy, on to powiedział publicznie. On powiedział to, co czuł. I już, i powinien powiedzieć. Zaraz to powiedział to, co czuł. Oczywiście. I po prostu mnie to bardzo interesowało. Na pewno człowiek to, co w myśli, to, co w duszy, jest i w języku. Czyli jest my teraz to mówimy, to co czujemy, przecież nie udajemy przed samymi sobą kogoś innego. Mówimy szczerze, staramy się mówić szczerze. Ten człowiek powiedział to, co akurat czuł. To widzą, słychać, że to było pełne, zaangażowane, prawda, emocjonalnie. To w takim razie co powinno się z takim człowiekiem zrobić? Skoro on nie dojrze, że powiedział to, co czuł, powiedział to, co myśli, czy to chyba jeszcze gorzej dla niego? Oczywiście, no po prostu trzeba go przywołać do porządku i to wszystko. No, brak kultury, trzeba mu powiedzieć, że to jest kulturalny człowiek, za którego prawdopodobnie chciałby uchodzić. I tak nie powinien robić i już, i iść dalej. No. Nie jestem prawnikiem, ale jeśli to już poszło w eter i prokuratura o tym słyszała, tak, czy to nie powinno być zmierzone? Nie znam się na ale za co? Pytanie. Za używanie słów ogólnie przyjętych za obraźliwe? Tak, obraził tę kobietę, ubliżył kobiecie, a to już jest jakiś tam, nie wiem, czyn chyba karalny. Proszę ojca, tyle widzieliśmy protestów kobiet, które powiedzmy ubierały się na czarno i wychodziły na miasto. Gdzie dziś są feministki, które nie staną w obronie młodej dziewczyny, młodej redaktorki imieniem Ania, która te słowa usłyszała? Zaraz odpowiem na to pytanie, ale jeszcze chciałbym odnieść się do poprzednich wypowiedzi, więc nawet jeśli ten człowiek miał złą rodzinę, złe jakieś tło, no to jednak już jest dużym chłopcem i odpowiada za to, co robi, zwłaszcza w sferze publicznej. Natomiast ja bym też nie przesadzał z ekstrapolowaniem tego na wszystkie przypadki, no bo widać, że był po prostu zdesperowany w tonie, że był wyprowadzony z równowagi i na przykład w kodeksie prawa kanonicznego jest coś takiego, że wzburzenie uczuciowe jest okolicznością łagodzącą, chyba że ktoś się specjalnie w sobie wzbudza. Czyli jeśli on został wyprowadzony z równowagi, tylko pod warunkiem, że oczywiście po tym by przeprosił.
co nie wiem, czy nastąpiło, to można to potraktować jako okoliczność łagodzącą. Natomiast jeśli sam się podburzał na różne sposoby, można się podburzać w alkoholem, można się narkotykami podburzać, można muzyką się podburzać. Ideologią można, też. Też ideologią, więc jeśli on sam się podburzał, no to nie jest dla niego okolicznością łagodzącą. Łagodzącą okolicznością wielokrotnie jest nadużywanie alkoholu. Wtedy się macha ręką i mówi się, pogorzone różne rzeczy można powiedzieć, tak? Natomiast tutaj mówimy o trzeźwym, rosłym człowieku, który reprezentuje jakiś ogół. Mniejszy lub większy, to ale panie redaktorze, to będzie po skrócie informacji, a ten właśnie w tej chwili. Zaraz wracamy. Reklama. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z dekretu Napoleona udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem w hiper i supermarketach Carrefour na wszystkie zestawy Lego ma być 20% rabat, nawet od cen promocyjnych. Rabat naliczany będzie przy kasie. I tak do niedzieli 17 grudnia. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. No syrop Neozinefon. Te reklamy, no. Przecież one są tak obrzydliwe. Wiadomo, że one służą handlowaniu. A ja się do handlu nadaje i tak się znam jak kura na pieprzu. Może po co mi to, gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. No widzisz? Zobacz, ile oni tu handlują w tym radiu, widzisz? No, w Radio Maryja, czemu nie ma reklam w Radio Maryja? Jeżeli ktoś poświęca się, proszę Państwa, Panu Bogu, to te swoje sprawy na uboczu będzie robił, reklamował. Handel, proszę Państwa, a to one jeszcze na lichwę. Obrzydliwe to wszystko. Obrzydliwe. Stało to, co wielki twórcze na polskiej drodze.
ołtarz tworzy metalowy stelaż. Tak. Pomieszczone są bursztynowe elementy, to m.in. obraz Matki Boskiej z bursztynową szatą, bursztynowy orzeł, bursztynowa monstrancja i kilkumetrowe gałęzie winogron z bursztynowymi gronami. Ołtarz ma 13 metrów wysokości, 10 metrów szerokości, łącznie 120 metrów kwadratowych powierzchni. Kamila Gasiuk-Pichowicz i Ryszard Petru dołączają do zarządu Nowoczesnej. Hanna Gronkiewicz-Walc nie jest już wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Rady Krajowe PO i Nowoczesnej wybrały nowe zarządy partii. Parytety płci oraz kilka młodych twarzy to nowości w zarządzie PO. Dołączają do niego m.in. Arkadiusz Szemercha, Agnieszka Pomaska i Bartosz Arłukowicz. Poseł Marcin Święcicki przekonuje, że zmiany te posłużą partii. Ten zarząd nadal są osoby, które są otwarte, chcą się porozumieć. Podczas Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna złożył kilka ważnych deklaracji. Zaproponował m.in. wspólne listy opozycji w wyborach do sejmików wojewódzkich oraz powołanie w Sejmie prezydium klubu wraz z Nowoczesną. Ten drugi scenariusz raczej się nie sprawdzi. Propozycja została odrzucona przez przewodniczącą Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer. Nowoczesna jest partią, która ma swoją tożsamość. Zarząd Nowoczesnej będzie liczył 15 członków. Nowymi zostali m.in. Barbara Dolniak czy Monika Rosa. Stanowiska otrzymali Jerzy Mejsztowicz, Joanna Szojring Wielgus, Adam Szłapka i Mirosław Pampuch. A odchodzą na przykład Paweł Rabi i Joanna Schmidt. W styczniu zarząd wybierze nowych wiceprzewodniczących. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. 250 ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło w Białymstoku wojskową przysięgę. Wcześniej przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Brygada liczy teraz ponad 1500 żołnierzy. Kolejne powołania zaplanowano na przyszły rok. WOT to nowy rodzaj sił zbrojnych, który w sposób szczególny wiąże obywateli z armią i zadaniem obrony ojczyzny, napisał w liście do żołnierzy szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Obecnie w 3 brygadach obrony terytorialnej we wschodniej części kraju służbę pełni 7200 żołnierzy, w tym 6000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i 1200 żołnierzy zawodowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ideologika. No ale skąd wiadomo, że to pani jest K? Nie relatywizuj mnie, naprawdę. Tak naprawdę, jakbym był jego adwokatem, on powiedział, że on ma więcej szacunku dla kogoś. I on mówi o swoich uczuciach. No tak, rozumiem. Natomiast ogólnie... Tak. Jego to partia, jest on nie powiedział, że jego partia. No prawda? I w ten sposób, proszę państwa, przegadaliśmy kolejny serwis informacyjny. To mamy w naturze niejaka. Pastor Michał Jabłoński, Mohamed Adam Ebdal i ojciec Mariusz Bigiel, czyli ideologika niemalże w pełnym składzie. I ojciec Mariusz, który poprzestał na tym, ale, panie redaktorze. Panie redaktorze, pan powiedział, że jak ktoś jest popity, to jest okoliczność łagodząca. Nie popity, tylko pod wpływem alkoholu, a to różnica. Mała, semantyczna, znaczeniowa, nie jesteśmy nominalistami. Otóż w polskim prawodawstwie, jeśli ktoś jakieś czyny wykonuje pod wpływem alkoholu, no to one bywają okolicznością obciążającą, więc to nie jest tak, jak powszechne mniemanie mówi. Teraz wracając do pańskiego pytania, bo pan zapytał o dlaczego właściwie panie od Czarnego Marszu nie stanęły w obronie tej. No i gdzie są feministki, które powinny stanąć i bronić tę młodą dziewczynę? No jak wykazały przecież badania Instytutu Ordo Iuris, te Czarne Marsze jednak były subwencjonowane przez różne granty pochodzące od George'a Sorosa, więc jeśli on subwencjonował te wielkie inscenizację, no to za to zapłacił. Natomiast za obronę pani redaktor, no to powinna stanąć instytucja, która ją wystawiła, bo jednak ona jest tam na posterunku. Dziwię się, że ojciec tak neguje działalność filantropijną George'a Sorosa. To filantrop przecież, na dobrze poszukiwany listami gończymi w wielu krajach. To jest no, już szczegół. Jestem pełen podziwu, gdy chodzi o George'a Sorosa dla pana prezydenta Władimira Putina, który zdelegalizował wszystkie jego agenty w całym Związku Sowieckim, więc jakby... Nie ma Związku Sowieckiego, proszę ojca. No to już nie te czasy. Wspólnocie niezawisłych państw. Niezależnych. Niezależnych, tak. Więc jakby no jest już znany, notowany i dlatego też trzeba patrzeć w pewien sposób przez palce na ekscesy pań zdeterminowanych jego finansami. Wracając do tego pana, co przeklął. Ja mam pytanie, dlaczego nie zrobiliśmy tyle samo hałasu, kiedy ludzie z ONR obrażali cały islam? Pytanie, jak to nie zrobiliśmy tyle hałasu?
Wszyscy hałasowali. Ja hałasowałem. Wszyscy, ale... wszyscy. Ja też nie było właściwie medium, mówiono, które nie żądałoby nawet linczu na tych, którzy nieśli jeden czy drugi standard. Ale nikt nie mówił o obraźliwych słowach. Wszyscy mówili o obraźliwych słowach. Mohamed. No to ja musiałem... Przegapiłeś się niestety. Tak, bardzo przepraszam. Ale wracając jeszcze do działania w afekcie, czy też pod wpływem wzburzenia, no to chyba kluczem jest w tym momencie, że gdy człowiek ostygnie, żeby umiał przeprosić. I to jest bardzo ładne. Na przykład znam takich redaktorów, którzy czasami się zapędzają, ale potrafią przeprosić. I wtedy to jest dowód, że on działał w afekcie, ale gdy no, doszedł do pełnego używania umysłu, to umie się wycofać po prostu z tej pozycji. Dlatego tutaj no, trzeba rozróżniać błędy od błędów niepoprawnych. Może on nie chce kłamać, nie chce przepraszać, nie czuję, że przepraszam. No ale nie, nie, ja tu nie zgodzę się, że on po prostu że w sferze publicznej tak myśli, musi decydować... Niewidowany. Nie zgodzę się z tezą, że w sferze publicznej musi decydować, zwłaszcza gdy działa się wbrew przepisom, bo jednak przeklinanie jest przestępstwem w Polsce, za wykroczeniem konkretnie. Więc nie zgadzam się, że w sferze publicznej ostatnią instancją jest wewnętrzne przekonanie, bo jednak są pewne kody kulturowe, są pewne normy etyczne, które są dla dobra wszystkich. Ale to od tego zaczęliśmy, że ten człowiek... Nie uznaje tych norm etycznych. On po prostu być może uznaje, ale w tym momencie przekroczył. Nie wyniósł je z domu. Natomiast ja myślę, że trzeba po prostu jednak ludzi wspomagać, kiedy wychodzą poza pewne granice. No, podam takie dwa przypadki. Kiedyś rozmawiałem z taką panią, która jechała pociągiem i ta młodzież bardzo hałaśliwa i wulgarna rzeczywiście mieszała wszystkich i wszystko z błotem. I ta pani jako jedna osoba, bądź co, bądź w wieku średnim, no, zmitygowała tę młodzież i pod koniec podróży ta młodzież była bardzo jej wdzięczna, podziękowała i wcale ją ani nie pobiła, ani nie wyrzuciła z pociągu, ani nawet nie miała pretensji. Nie, to wspaniałą perspektywą się zrozumiałem. I to się zdarza. Ja na przykład sam kiedyś jechałem wyciągiem taką kanapą czteroosobową i tak... I zająłem wszystkie cztery miejsca. Nie, gdyby... Zdziwiony byłem, że wszyscy jakoś na mnie palcem pokazują. Nie, gdyby tak było, to bym nie musiał poprawiać trzech innych pasażerów, którzy kleli jak szewce i po chwili się zmitygowali, też byli zadowoleni. Że ktoś ich skorygował, bo poszli za daleko. A jak ta korekta wyglądała? Panowie, przecież jedziecie z kulturalnym człowiekiem, no zachowujcie się, nie jesteście u siebie w domu. No i zasadniczo, no to oni przyjęli te do wiadomości, że w sferze publicznej jest inaczej niż u siebie. Nie rozumiem, że oni pojechali dalej, a ojciec Mariusz machał im już z ziemi, tak? Nie, no jechali. Nie, nie, nie. Potem uśmiechaliśmy się sobie dalej na wyciągu i nie było jakiegoś tam konfliktu. No i dlatego tutaj ważne jest pewne napiętnowanie złych czynów, ale też proporcjonalnie do ich wielkości, bo tutaj ważne, żeby igły nie robić i... No, widły. Tak jest, wideł nie robić z igły. No i też, żeby było skalowanie, no bo co innego jest kogoś zelżyć w afekcie, a co innego kogoś jakoś zamordować ze szczególnym okrucieństwem. Więc to są różne, po prostu różna skala problemów. I tutaj działanie w afekcie, no musi brać pewną okoliczność łagodzącą pod warunkiem, że ten rozgrzany, rozogniony emocjonalnie, gdy ostygnie, to przeprosi. No i tego warto... No dobrze, a powiedzcie mi taką rzecz. Kto tego człowieka mógł nakręcić? On się tak sam nakręcił? Czy on jest już jakimś elemencikiem szerszej układany? Jak to kto? Diabeł? Zły? No, siedzi trzech teologów i pan redaktor pyta, kto? Zły! Myślę, że jeżeli jest to cały ten happening polityczny i jest to jakaś zbiorowość, padają różne hasła i tak dalej, to samo w sobie nakręca. No oczywiście ten człowiek ma swoją ideę, swoją ideologię, gdzieś swoją partię polityczną i gdzieś tam może być odzwierciedleniem tegoż, ale to nie oznacza, że on jest ten gorszy, a tamci są ci lepsi. Wszyscy są jednakowi. No tak, jeżeli patrzę na takiego jednego przedstawiciela, powiedzmy, partii politycznej, to zaraz mi pastor powie, że nie wolno uogólniać, no ale myślę sobie tak, myślę tylko, że to wszyscy tacy są. Nie, ja myślę, że jego partia powinna ustosunkować się do tego i powiedzieć, to, no to nie jest po naszemu. Dwa, to jest to samo, co ja ciągle mówię. Partie polityczne nie są meczem piłki nożnej. To, że jestem w jednej partii, a pastor w innej, to nie znaczy, że mamy się nienawidzić. Możemy się kłócić merytorycznie do rana, możemy... A to w jakich partiach jesteście? Przyznajcie się.
akurat należymy chyba do jednej partii Bożej. Tak? Jaćka? Chyba tak. Jeżeli to złodzieja. Nazwać partię. Bóg i partia to zupełnie nie pasuje do siebie. No, my jesteśmy znowu, pracujemy na jednej Bożej roli. O, jak to mówi jesteśmy PiS-u. Sługami jednego Alleluja. Pana. I... tak. Oczywiście, że mamy prawdopodobnie nie przygłupoty zdań. On tam wie, co to jest Alleluja. Sprawa. Alleluja znaczy chwalcie Jahwe, bo to jest skrócona forma. Halleluja. Bardzo prawdopodobnie. Dlaczego nie? Jedni uważają, że można pić, drudzy, że nie. I możemy teraz godzinami mówić, czy islam uratował parę miliardów od alkoholizmu, czy przydało mi się, że zaczęli wszyscy walczyć. Wydaje mi się, tak już wracając, wydaje mi się, że w tym całym, w naszym kraju problemem jest to, że tak jak to w Wielkiej Brytanii z drzewi bywało, że była różnica między wrogiem a przeciwnikiem politycznym. Oj. Tutaj jednak ktoś, kto był przeciwnikiem politycznym, to był oczywiście przeciwnik, inaczej myślał, inne miał priorytety polityczne, ale był traktowany z szacunkiem. Tutaj z kolei dzisiaj w tych przeciąganiach, w tych bitwach partyjnych, tam nie ma szacunku. Tam nie ma szacunku. Jest okropne i z jednej, i z drugiej strony. Ja byłem zdziwiony, kiedy redaktor mówił, a gdzie feministki? To niepotrzebna feministka, żeby broniła kobietę. My bronimy kulturę, my bronimy stosunek do innego człowieka bez względu na jego płeć. Ale jak Mohamed doskonale wie, gdybyśmy rzeczywiście bronili naszej kultury, to znalazłby się jeden czy drugi, poszedł, dał w papę i tyle. Za to, że obraża kobietę. No, ale... A za to, że jeszcze padły chociażby zwroty w stylu, że jeszcze ręce połamiemy i tak dalej, no to byłoby już po pieśni. A za ręce połamiemy, to już musi być prokuratura, bo to są grozy karalne. Na tym to już mogę, mogę zdecydowanie powiedzieć, za to, że ktoś mówi połamiecie nogi i ręce, to są groźby karalne i powinna prokuratura się tym zająć natychmiast. Pastor mówił przed chwileczką o honorze. To honorowo. Swojego czasu Janusz Korwin-Mikke Michałowi Boni wymierzył policzek, powiedzmy z policzkową. Bo uważał, że tego honor nakazuje ze względu na to, że tamten był kapusiem, agentem. Twierdził, że nie był, po czym się dopiero przyznał, jak obejmował tekę w KPRM-ie. Tak. I wyszło na Korwina, tak? No i Korwin został ukarany. Sąd go prawomocnie skazał. 20 tysięcy złotych grzywny ma zapłacić. Można, znaczy... Honor, to wydaje... znaczy przemoc. To znaczy, właśnie o to chodzi. O to chodzi. Jeszcze w XIX wieku wyzywano na pojedynki broń biała czy prochowa. Natomiast teraz... Tylko można, tak, jest jeden mały problem. Ale jest jeden mały problem. Wyzywano na pojedynki kogoś, kto miał honor. Mhm. Z kapusiem raczej w pojedynek nikt by nie szedł. No ale to dopiero, znaczy gdyby na przykład pan Korwin-Mikke wyzwał pana Boniego na pojedynek, powiedzmy sobie, i musielibyśmy zobaczyć, co potem się dzieje, czy ten wyzwany przyjmuje, czy ucieka. Wtedy można powiedzieć, ma honor bądź nie. Natomiast normalnie było tak, że zakładano, że jeden i drugi ma honor. I koniec. Także tutaj... że tak powiem, występować krok dalej, myśląc, że tamten nie ma honoru i mogę go uderzyć, to jest z kolei niehonorowe ze strony tego, który uderzył. No tak, ale jeżeli ktoś raz nie miał honoru, a później na przykład mówi, że w imię dobra ojczyzny idzie i kapuje na ojczyznę, to jest człowiekiem honorowym, czy jest człowiekiem już całkowicie bezhonorowym? Na przykład z generałem Kuklińskim. To do końca świata będzie, czy on kapował na ojczyznę, czy był człowiekiem honoru, czy nie. To zależy od czasu i od partii politycznej, której on służył, bądź nie. Tu muszę zaprotestować z jednego powodu i chcę wyjaśnić dlaczego. Otóż, kiedy Kukliński składał przysięgę wojskową, do której wierności tutaj rozmawiamy, to on składał tę przysięgę na Polskę, w sensie na służbę Polsce i taką miał świadomość. Tak to było przedstawiane, że wchodzi do Wojska Polskiego, aby służyć Polsce. Natomiast gdy będąc w sztabie jakimś tam zaawansowanym zauważył, że partycypuje w tworzeniu planów, które zakładają jako ofensywne zniszczenie również kontrowersyjnie nuklearnie Polski, to dla niego było jasne, że nie jest w układzie, którym po prostu służy Polsce, a zatem nastąpiła zmiana świadomości. Dokładnie. I to nie jest... Mówisz, bracie, coś, co ktoś inny powie zupełnie coś innego.
odwrotność. Tak, tak będzie, bracie, tak będzie do końca świata. Będą głosy takie i będą głosy przeciwne. Trudno. To kto pisze historię? Właśnie, no. No, w historii niestety piszą wygrani. Będą głosy przeciwne i będą głosy takie jak twoje. No i już, i z tym się pogódźmy. Tylko dla mnie najważniejsze jest to, jak ja osobiście mogę, nie wiem, podejść do danego problemu. Natomiast nie osądzać i przede wszystkim nie osądzać. Bo na przykład jak pan redaktor mówi, że ktoś jest kapusiem i tak dalej, w jakiś taki dosyć już taki lekceważącym tonie, to już jest osądzanie. To już pan osądza. Natomiast ja mogę tylko, nie wiem, no, przyjrzeć się sytuacji i zareagować w taki sposób, a nie inny, ale nie osądzać, no, nie likwidować tego człowieka w swojej świadomości jako już gorszego. No, ale trudno jest mi też powiedzieć, czy używać takiej terminologii. Był kapusiem, czy jest kapusiem. Kim jest dzisiaj, nie wiem. Judasz był kapusiem też, a jednak w kościołach innych jest traktowany jak święty. No to jest już aberracja intelektualna. Ale wróćmy do naszego też zdrady, generała Kuklińskiego. W katolickim w tej chwili zaczyna się. Nie, no, to nie jest katolickim. To są różni, którzy od wewnątrz próbują Kościół rozwijać. Że powiedzmy, że Ewangelia Judasza jest bardziej wiarygodna niż pozostali cztery Ewangelii. To są też jest niekanoniczna. Ale dlaczego jest niekanoniczna? Przecież ujrzała światło dzienne. Jest, no dlaczego nie dacie jej wiary? Ale kanon został ustalony. Ale zaraz, przed chwilą sam pastor mówił o Judaszu, że jest bohaterem. Ja bardzo się cieszę. W innych kościołach. Nie, no pewnie, w naszych kościołach. Ale możemy przyjąć też taką narrację, że gdyby nie Judasz, to nie wypełniłoby się to, co stało w piśmie. I tak mówią. A gdyby Judasz rzeczywiście zachował się inaczej, to co wtedy? Właśnie nie wiadomo. I to jest właśnie nie? A gdyby Kukliński nie zachował się inaczej, co wtedy? To już odpowiadam. Obawiam się, że chyba nie dane by nam było rozmawiać, pastorze. Nie, to jest dybologia, to jest chyba. Coś takiego jak chyba. Chciałbym wrócić, jeśli można, do sprawy Kuklińskiego. To powiedział o nim towarzysz Jaruzelski, i to nie ja, tylko on, że jeden z nas dwóch jest zdrajcą. Czyli postawił sytuację jasno albo. No jeśli ktoś, o kim wiadomo, że jednak wiele krzywdy narodowi uczynił i co ważniejsze, nie przeprosił tego, to jest istotne, chociaż miał ku temu okazję. No bo każdy ma prawo do skruchy, a on jakby nie zdążył przeprosić. I teraz w tym momencie, no jeśli on sam postawił na ostrzu noża, a jeszcze musimy sobie uświadomić, że w 1967 roku urzeczony właśnie, no późniejszy przywódca hunty, robił to naprawdę poważne nagonki na Żydów, sam ich wyrzucał z Wojska Polskiego. Najpierw to Gomułka. No ale on to wykonywał, na to są kwity. I był proaktywny w tym wszystkim. Dobrze. Więc zgodząc się na to wszystko... Znów, natomiast... Nie, pastorze, nie interpretujemy, stwierdzamy fakta, to jest różnica. Błagam Boga, nie mówcie, że zrobił im krzywdę, bo mieli pod razu. No zrobił im krzywdę. Nie. A to było tam, bardzo ładnie zaprezentowane. Zostali wyrzuceni. Tak, zostali wyrzuceni wbrew sobie. Ale teraz potem byli w innym wojsku. No ale po fakcie. Ja chcę wrócić do czego innego, tak. Do tego, co ksiądz mówił o tych kościele katolickim, które będzie chyba, przepraszam, będzie chyba poważnie, bo już nie jest Mariusz, tam ojciec, ma już ksiądz, to będzie tak, to jest dla mnie dość zasadnicza rzecz i zaraz zobaczycie. O tych mówiłem. Wewnątrz kościoła katolickiego, którego rozsadzają. Tak. No więc tutaj... Otóż ja widziałem na własne oczy pismo, w którym neguje się czystość Marii Panny. I to nie od księdza, tylko od biskupa. Słuchajcie. A biskup nie jest księdzem? No jest. To jest najwyższym właściwie. Czy to jest prawda? Czy są tacy wewnątrz kościoła? I to na bardzo wysokich stanowiskach. Bo jeśli tak, ja wiem, że to będzie bardzo trudny dla brata Mariusza temat, ale to jest w kościele katolickim i ja w imieniu 1 700 000 000 muzułman protestuje. Bo Maria Dziewica dla nas jest dogmatem, jest najświętszą panną teraz i na zawsze. Bo zaraz za chwilę nam powiedzą, że Jezus się nie urodził, albo że no, co się dzieje, czy moje wiadomości są prawdziwe? Z ubolewaniem powiem, że tak, ale chciałbym doprecyzować pewne rzeczy, że po pierwsze w kościele katolickim
Są ludzie, którzy różne rzeczy wymyślają, ale nie w imieniu Kościoła katolickiego. I to są ci, którzy może być podszywają się i są jakąś boczną odnogą i nigdy nie uzyskali jakby pewnego rodzaju autoryzacji, że robią to w imię Kościoła. To po pierwsze. Po drugie, że jest właśnie taka papieska komisja mariologiczna, która parę lat temu wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie, no, że zadaniem wszystkich mariologów jest to usilnie zwalczać. A zatem jest to jakiś tam boczny nurt ekstremistów, podobnie jak ci właśnie od kanonizacji. Watykanie. No w sensie ścisłym to...